Mikron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł. Serdecznie witam w portalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka. Dzisiaj Państwa i moim gościem w programie Gość WLC jest Pani Oliwia Ubecka, nauczyciel zespołu szkół samochodowych. Witam serdecznie Pani Oliwio. Witam. Pani Oliwio, spotykałam się dzisiaj, ponieważ zainteresował mnie post, który pojawił się jakiś czas temu na informacjach pochodzących z magistratu, o tym, że została Pani lokalnym liderem nowoczesnej edukacji globalnej. Ja bym chciała, żeby Pani wytłumaczyła nam, ale to w następnej kolejności, najpierw chronologicznie zaczniemy od początku, żeby Pani nam wytłumaczyła, kto to jest ten lokalny lider nowoczesnej edukacji globalnej i co to jest szkoła nowoczesnej edukacji globalnej. Ale może najpierw, zanim Pani nam to wytłumaczy, to Pani powie, jak to się zaczęło, Pani Oliwia. Wszystko zaczęło się ponad 10 lat temu, kiedy Polska Akcja Humanitarna na swojej stronie nie tylko rozesłała wiadomość, że szuka szkół, które chciałyby wziąć udział w programie szkoły humanitarnej. Udało nam się z 16 szkół, które wtedy wzięły udział, uzyskaliśmy tytuł szkoły humanitarnej. Co to ta szkoła humanitarna? Szkoła humanitarna to był projekt, który robiliśmy, mieliśmy nie narzucone, ale mogliśmy sobie wybrać jedno zagadnienie, które przez cały rok opracowaliśmy. Później było to pokazane społeczności szkolnej. My zrobiliśmy kod kreskowy. Tak niewiele osób wie, z czego składa się kod kreskowy, a my zrobiliśmy to od samego początku, czyli od powstania bawełny na polu poprzez wyzysk osób na plantacjach, później w Chinach, kiedy były barwione wszystkie ubrania, poprzez projekty w Hiszpanii i we Francji i na koniec zamknęliśmy to takim słowem kluczem, kod kreskowy jest źródłem tajemnic. Zrobiliśmy przedstawienie, które pokazaliśmy naszej społeczności szkolnej. To wszystko odbyło się 10 lat temu, tak? Tak. Okej. Okay. Później przez to, że co roku braliśmy udział w Polskiej Akcji Humanitarnej w projektach, byliśmy zapraszani cały czas do Białobrzegów na targi szkół humanitarnych, gdzie co roku jakieś inne szkoły, około 16, brało udział, tylko później zmieniło się już, zmieniała się koncepcja, były narzucone, bo na przykład jednego roku była woda, innego roku była żywność, a my sobie tam powoli robiliśmy swoje, zostaliśmy zapraszani, to co robiliśmy w międzyczasie pokazywaliśmy innym, przy okazji promując miasto Wrocław. No dobrze, no i to doprowadziło Was do tego, że 6 i 8 grudnia w Krakowie dojechaliście do Krakowa? Tak. Dlatego, że nasza grupa projektowa cały czas jest pełna rotacja. Wtedy mieliśmy samych chłopców, teraz mamy chłopców i dziewczynki, z którymi pracujemy nad kolejnym projektem z Amnesty International. Ale w międzyczasie robiliśmy projekty dla IGO, robiliśmy projekty dla CEU oraz projekty dla ORE, no i cały czas jesteśmy wierni Polskiej Akcji Humanitarnej. No dobrze, to zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło w tych dniach 6-8 grudnia 2019 w Krakowie, to Pani mi powie, co daje uczniom uczestnictwo i działanie na rzecz chociażby, znaczy współdziałania, nie wiem, z Polską Akcją Humanitarną. Kształtuje ich w jakiś sposób? Nie tak, wiem. Bo uczy ich współzależności między globalnym południem a globalną północą. Mhm. Pokazywana jest, jaka jest to nierówność, co się dzieje tam, co się dzieje również u nas, a szczególnie w tym roku Tydzień Edukacji Globalnej był takim wielkim podsumowaniem tego wszystkiego, bo był dość specyficzny temat. Obudźmy się, to ostatni dzwonek dla klimatu. To wszystko, co się dzieje teraz na świecie, to właśnie pokazuje, że my jesteśmy odpowiedzialni za nasz świat i nie tylko. I wszyscy uczniowie w samochodówce mogą skorzystać z tej Waszej działalności? Czy to są wybrane osoby? Każdego zapraszamy. Mhm. To nie jest tak, że tylko samorząd szkolny albo wybrane osoby. Zapraszamy różne osoby. No dobrze, to jak to wygląda na co dzień w szkole? Na co dzień w szkole mam swoją grupę projektową, jest to około 15 osób. Mhm. Rotacja jest, oczywiście to są osoby, wiadomo, które kończą albo przychodzą. Właśnie teraz mamy nowe osoby, które chcą brać udział
właśnie w Amnesty International, bo to jest ostatni taki projekt, który teraz Start the Change, w którym się zajmujemy między innymi migracjami i klimatycznymi i prawami kobiet. Mhm. I takie podsumowanie będziemy mieli w drugim semestrze tego wszystkiego. I zobaczymy, co dalej. No dobrze, to przenieśmy się miesiąc do tyłu, czyli 6-8 grudnia 2019 roku w Krakowie. Odbyły się w 3 dni, 6, 7 i 8. I to było spotkanie zorganizowane przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak, w której podsumowano dwuletni projekt globalnie skutecznie. To co to jest za projekt, ten globalnie odpowiedzialnie skutecznie? To był projekt, który przygotowywał nas, nauczycieli, jak kształcić dalej młodzież, jakimi narzędziami możemy pracować, czyli wykorzystanie rysunku, teatru Kamishibai. Co to jest ten teatr? Teatr Kamishibai to jest pudełko, które się nazywa Butan i jedna osoba, która opowiada bajkę. My akurat opowiadaliśmy bajkę o dłoniach. Rysunki zostały... Dość przewrotnie to brzmi. Tak, dłonie, na podstawie 10 rysunków był czytany tekst, a były tylko 10 rysunków pokazanych. I te 10 rysunków pokazywało, co w niektórych państwach na świecie jest robione. Między innymi były dłonie polskiej dziewczynki. Wszystkie rysunki za pomocą metody wizualnej zrobiła polonistka z Krakowa, która pozwoliła nam na publikację tego w ramach projektu i mogliśmy to przekazać dalej. Teatr Kamishibai to tak naprawdę to jest to, co rodzice robią z dziećmi w domu, z małymi dziećmi, czyli to jest to czytanie wieczorem bajek, tylko tutaj jest otwierane pudełko i są przesuwane rysunki, do którego jest czytany tekst, który ma rozwijać właśnie tą wyobraźnię dziecka, a tutaj dorosłych. No i właśnie, to było zawarte w tym projekcie, tak? Dwuletnim. Między innymi. Mhm. I coś jeszcze było zawarte? To było też nauka graficznego notowania. My jako nauczyciele, żebyśmy mogli to przekazać dalej nawet młodzieży, żeby łatwiej im było robić notatki na studiach, bo większość z nich się wybiera na studia. Ale oprócz tego, no nie oszukujmy się, my przechodzimy już do pisma obrazkowego. Telefony, no wiem, telewizja czasu robi to wszystko, że przechodzimy do pisma obrazkowego i jak najwięcej rzeczy możemy przekazać pismem obrazkowym. Więc podkreślenie każdych notatek, bo każdy inaczej się uczy. Jedni słuchają, bo się uczą na głos, a niektórzy są wzrokowcami i po prostu rysują sobie, albo jak się nudzą na zajęciach, to rysują na ostatnich stronach w zeszytach. Więc no, można to wykorzystać w dobry sposób, żeby robili w ten sposób notatki wizualne. Okej. Okay. I to było w tym dwuletnim projekcie? Tak, między innymi. Okej. Okay. Jak wyglądało to spotkanie? To było kilka weekendów, które trzeba było... Czyli tak naprawdę to było nie 6-8 grudnia. Nie, to było podsumowanie. Bo to jeszcze był tydzień wakacje, to były jeszcze kilka zjazdów poprzedniego roku, kilka weekendów, których się spędziło tam. Za każdym razem bardzo intensywnie, bardzo dużo informacji do przekazania młodzieży, do nauczenia się nam, żebyśmy sami szukali swoich wiadomości nowych, żeby nie stanąć w miejscu, bo tak naprawdę wszystko się zmienia. Tak samo wszystkie dane liczbowe, to nie jest tak, że ja bazuję na czymś, co było zrobione 10 lat temu. Nie, trzeba to cały czas aktualizować. I została Pani lokalnym liderem nowoczesnej edukacji globalnej, a zespół szkół samochodowych otrzymał certyfikat też Szkoła Nowoczesnej Edukacji Globalnej. To może od tego lokalnego lidera zaczniemy. Co robi taki lokalny lider? Edukuje. Oprócz? Przekazuje dalej wiedzę, pokazuje globalne współzależności i pokazuje to, co wchodzi w skład edukacji globalnej, czyli wszystkie prawa, jakie mają kobiety, wszystkie rzeczy, które są zawarte w celach zrównoważonego rozwoju, a jest ich 17, więc z każdego trzeba pokazać, bo to nie jest tylko, że na przykład nauka o klimacie. To jest wszystko. No dobrze, czyli lokalny lider jest jeden taki we Wrocławku, tak? Tak. A w najbliższej okolicy? Bydgoszcz. To daleko. No niestety. I dużo... 26 szkół w Polsce dostało taki tytuł. Czyli 26 liderów lokalnych. Tak. Najwięcej na Podlasiu, najbliższy Bydgoszcz lub w okolice Warszawy, bo to Pułtusk, Warszawa. Mm-hmm. Rozumiem. A szkoła nowoczesnej edukacji globalnej? Szkoła? No to jest to, że młodzież wie,
że wykorzystuje swoją wiedzę gdziekolwiek. Głośno się mówi o tym, żeby edukacja globalna była wprowadzona do szkół. A czy zostanie? Pan minister mówi, że nie. Dlatego, że podobno jest to wszystko przemycane gdzieś w podstawie programowej, a każdą taką wiadomość można wykorzystać na każdej lekcji. Ja nie jestem nauczycielem prowadzącym zajęcia, a przekazuję to w młodzieży wszędzie. Czy na godzinie wychowawczej, czy na rewalidacji. Bo to się da. Proste segregowanie śmieci, proste akcje wolontariackie, tak? Robienie czegoś, dzielenie się, to wszystko wchodzi w skład edukacji globalnej, ale trzeba pokazać zależności, jakie są między nami a globalnym południem. Dużo ma pani chętnych tych dzieciaków? Ja wiem, że 15, ale to jest to tak... To jest grupa projektowa. Jest dużo. Jest tak, że musi pani odmawiać, jak chcą przyjść, czy nie? Nie, nie odmawiam, bo każdego możemy przejąć, bo to jest rotacja. Rozumiem, okej. Szanowni Państwo, Włocławek ma swoją szkołę nowoczesnej edukacji globalnej, swojego lokalnego lidera nowoczesnej edukacji globalnej, którą jest pani Oliwia Łupecka, nauczyciel wspomagający w zespole szkół samochodowych. Szkoła wyjątkowa, jak widać, bo potrafi przekazywać informacje, które tak naprawdę wszystkim nam są w chwili obecnej niezbędne, bo prawa kobiet, segregacja śmieci to są tematy, których powinniśmy... No nie oszukujmy się, nie mamy drugiej planety, musimy żyć na tej... No właśnie, nie wiem, czemu tak chcą dostać się w kosmos, jak nie potrafią zadbać o to, co mamy tutaj, prawda? No, dlatego przyszłość jest w rękach młodzieży, tak? No, miejmy nadzieję, że... Dlatego młodzieżowe strajki klimatyczne to jest sprawa nas wszystkich, tak? Więc fajnie, że jest taki nauczyciel, który gdzieś szkoli te dzieciaki i uświadamia im, jakie są różnice pomiędzy globalnym południem, a globalną północą. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję Państwa i moim gościem w programie Gość WLC była pani Oliwia Łupecka, lokalny lider nowoczesnej edukacji globalnej zespołu szkół samochodowych. Dziękuję. Dziękuję. Mikron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł.